Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj opowiem Wam o różach, moich ulubionych kwiatach, do których bardzo długo się przekonywałam, a teraz w ogrodzie jest ich ponad 200. Gdy zakładałam mój ogród, na początku chciałam mieć dużo roślin, które będą szybko rosły. Ogród nie będzie taki pusty i kupowałam rośliny typowe, czyli powiedzmy berberysy, jałowce. Najbardziej z wszystkich roślin bałam się róż bardzo, bardzo długo. W ogrodzie nie było nawet jednej. Aż w końcu pojawiła się ona i od niej chciałam zacząć. To jest Bonika, Bonika 82. Róża Terminatorka, która jest w ogrodzie 7 lat. To była moja pierwsza róża i ona przekonała mnie do tego, żeby spróbować z większą ilością tych kwiatów, że może nie są takie straszne, jak mi się wydawało, bo myślałam, że róże to w ogóle są takie, one tylko chorują, cały czas są jakieś z nimi kłopoty, co uważam, że nie jest prawdą. Jak postępujemy z nią poprawnie, to uważam, że nie są to rośliny dużo bardziej problematyczne niż inne, które mam u siebie w ogrodzie. Także dzisiaj chcę Was przekonać do tego, aby z różami spróbować i że będziecie po prostu kupować ich coraz więcej i więcej i chcieli mieć niemal każdą odmianę u siebie. Po tym, jak miałam takie pozytywne doświadczenia z Boniką, posadziłam kolejne róże. I to jest róża Chopin. Mam tutaj chyba 4 sztuki. I była to druga róża, która także sprawowała się rewelacyjnie. Więc pomyślałam, czemu nie? I był taki rok, w którym stwierdziłam, zrobię ogród różany. Ja nie jestem normalną osobą i jak myślę sobie, że coś zrobię, to zawsze chcę to zrobić po prostu na maksa. I od razu wsadziłam ponad 100 róż. Bardzo dużo było kopania i przygotowywania terenu. Ale efekt następnego roku był oszałamiający, a tak naprawdę, ponieważ to było 3 lata temu, największy jest teraz. Bo te wszystkie róże już dojrzały, kwitną po prostu niesamowicie obficie i tak pachnie. To jest najgorsza rzecz, że nie mogę Wam tego przekazać, zapachu kwiatów. Zobaczcie, jak wszystko super wygląda. Ponoć róża była na świecie przed człowiekiem. Róża chyba każdemu kojarzy się z miłością, czasami z pożądaniem, z odwagą, z dziewictwem, z czymś ona się nie kojarzy. Powstało mnóstwo poematów na jej temat. Są nawet, jest w herbach. No wiadomo, jest chyba kwiat nazywany nie bez powodu królową róż. Jest chyba najpopularniejszym kwiatem na świecie. Ja nie chciałabym się wdawać dzisiaj w bardzo dokładne opisy, jakie róże na świecie występują, bo można począć od pnących, rabatowych, okrywowych, podziałach na angielskie i tak dalej, ale nie o to chodzi. Dzisiaj tak naprawdę chciałam Wam opowiedzieć bardziej o tym, które róże sprawdzają mi się w ogrodzie i co robię, żeby były przepiękne, zdrowe i przepięknie kwitły. Na początku chcę Wam opowiedzieć o tym, w jakiej glebie i w jakich warunkach świetlnych róże będą sobie radzić najlepiej. Róża, ja mam wrażenie, że w każdym wideo będę to mówić, ale róża lubi glebę bogatą, dobrze zdrenowaną, jak większość roślin. Ja sadząc róże, cały mamy o tym osobny filmik, jak te róże sadzę, także zobaczcie sobie, ale sadząc róże dodaję do dołka ogromną ilość kompostu, obornik, wióry rogowe. Bardzo często pod bardzo wiele moich róż dodawałam też sól Epsom, czyli siarczan magnezu. I kopczykuję je także kompostem i co roku tym kompostem je obsypuję. Także ta gleba jest bardzo bogata, dobrze się drenująca i świetnie nasze róże odżywia. Moje róże rosną sobie w ziemi wzbogaconej, tak jak Wam powiedziałam, kompostem i tymi wszystkimi składnikami, a potem ściukuję je kompostem. Zdecydowanie odradzam Wam używanie agrowłókniny na różach i potem ściukowanie ich korą. Ja w ogóle zerwałam agrowłókninę w całym ogrodzie, miałam jej kilkaset metrów kwadratowych i dzień, w którym to zrobiłam, po prostu mój ogród odżył dużo lepiej, wszystko rośnie. Agrowłóknina ewidentnie powodowała większą ilość chorób grzybowych w ogrodzie. Rośliny nie korzeniły się głęboko, tylko szły albo po to,
tej agrowłókienie albo pod spodem i dokładnie to samo jest z różami. Także zdecydowanie odradzam. Wiem, że w wielu ogrodach stosuje się tę metodę. Nie róbcie tego. Teraz powiem jeszcze o świetle. Większość róż będzie potrzebowała światła, słońca. I oznacza to, że będą potrzebować mniej więcej 8 godzin słońca. Jak wiecie, mój ogród jest otoczony ze wszystkich stron brzozami. Zanim zaczęłam ogród, wycięliśmy kilka brzóz, żeby było tutaj więcej światła. Ale oczywiście ciągle mam ileś takich miejsc zacienionych. I popycham tę zasadę 8 godzin coraz bardziej w ten cień, żeby mieć coraz więcej róż. No i okazuje się, że niestety róża, która ma mniej niż 6 godzin, kwitnie dramatycznie marnie. Więc wydaje mi się, że nie warto eksperymentować z sadzeniem róż przy mniejszej ilości światła, ale są odmiany, które świetnie sprawdzają się przy mniejszej ilości światła, ale jest to około 6 godzin. Zabiorę Was teraz do róży, która rewelacyjnie sprawdzam się przy 6 godzin światła, ale zanim pójdziemy, chciałam Wam pokazać różę, która zupełnie nie obchodzi jej to, co powiedziałam przed chwilą o tym, w jakiej glebie trzeba różę sadzić. Czasami, jak zamawiacie więcej róż, szkółki przysyłają Wam róże tak zwane gratisy. I tak też było z różą, którą widzicie tutaj. Dostałam ją jako gratis, miałam bardzo dużo róż do posadzenia i tak sobie, nie przejmując się zupełnie, wsadziłam ją po prostu w taką beznadziejną glebę na żwirze. Jest to jedna z lepiej kwitnących róż w ogrodzie, także możecie czasami się zdziwić, której będzie co pasowało, ale myślę, że warto stosować się zasad i czasami robić sobie tylko testy, które udowadniają nam, że wyjątki potwierdzają regułę. Tutaj róża, którą pokażę Wam, bo kręciliśmy ją wcześniej, kiedy była w pełni kwitnienia, to jest róża, która dostaje mniej niż 6 godzin słońca. Kwitnie wyjątkowo obficie. Jest to róża parkowa, Uetersens Rosenprinzessin, nazwa, na której można połamać sobie język, ale okazuje się, że świetnie sprawdza się tutaj. Wygląda bardziej na różę pnącą niż parkową i jako taką ją prowadzę. Rewelacyjna. W ogóle nie choruje, te 6 godzin wystarcza jej w zupełności, kwitnie bardzo, bardzo obficie i też fantastycznie powtarza, do tego rewelacyjnie pachnie, no czegóż chcieć więcej od róży. I posadziłam ją tutaj także w żwirze, ale tam już dałam bardzo dużo kompostu, obornika i tak dalej, ale radzi sobie rewelacyjnie, także jeżeli szukacie czegoś do cienia wyższego, to ta odmiana jest bombastic. Najwięcej pytań na Instagramie było chyba o to, jak wygląda pielęgnacja róż od początku sezonu do końca. I u mnie wygląda to w ten sposób. Wczesną wiosną sprzątam bardzo dokładnie pod krzewami, jeżeli coś jeszcze zostało i czego nie sprzątnęłam jesienią. Następnie nawożę róże nawozem wieloskładnikowym i podlewam je także takim rozcieńczonym obornikiem. Sorry, bardzo dużo komarów dzisiaj. Następnie róże przycinam. O przycinaniu róż możecie zobaczyć osobne wideo i pozwalam im rosnąć. Róże rosną sobie bez mojego udziału. Następnie w momencie, kiedy zaczynają kwitnąć, bardzo dokładnie je oglądam. Jeżeli dzieje się cokolwiek z liśćmi, czyli widzę jakieś objawy chorób grzybowych, usuwam te liście. Potem mamy problem z mszycami. Podlinkuję Wam tutaj moje sposoby walki, domowe sposoby walki z mszycami. W tym roku robiłam to po prostu w kółko. Mam wrażenie, że głównie zajmowałam się mszycami na różach, ale te sposoby były skuteczne, bez problemu róże przetrwały i kwitły, także polecam Wam kolejne wideo. W końcu nadchodzi ten moment, kiedy róże zaczynają kwitnąć. To jest ten najcudowniejszy moment. Wtedy należy się cieszyć, wąchać, ścinać róże do wazonów, ale też regularnie ogławiać. Ogławianie to nic więcej jak ścinanie przekwitniętych kwiatów i w zależności od tego, jakie mamy róże, możemy to robić na dwa sposoby. Teraz Wam od razu pokażę, jak to zrobić. Bardzo często róże kwitną w klastrach, czyli mamy bardzo dużo kwiatów razem i przekwita nam tylko jeden. Wtedy możecie albo palcem po prostu oderwać tę przekwitniętą różę i kolejne będą nam kwitły. Wygląda to dużo bardziej estetycznie. Potem mamy kolejną sytuację. Tutaj już wszystkie kwiaty przekwitły i ogławiamy po to, aby róża zakwitła nam po raz kolejny. Wtedy patrzymy sobie, gdzie róża ma 5 liści, czyli to będzie tutaj. I ucinamy nad tym, gdzie jest te 5 liści.
tutaj pokażę Wam kolejny przykład, to jest róża pnąca szybsza Jerlat, angielska róża. Mamy pojedynczy kwiat, który nam przekwitł, także możemy go po prostu wyciąć pojedynczo. A tutaj mamy pęd, który już cały przekwitł. I jak możecie zwrócić uwagę, tutaj mamy ten taki potrójny, a tutaj mamy już 5 listków. Ja nawet zejdę troszeczkę niżej i przytnę kwiaty nad tym. Robię to lekko pod kątem i ucinam. Teraz dokładnie między pędem a liściem wykształci nam się kolejny pęd, który zakwitnie. I to samo robię z tym. To wszystko polecam wrzucać jednak do bio. Na różach bardzo często są różnego rodzaju choroby i lepiej nie kompostować ich liści ani pędów. Jak widzicie, jak się ma bardzo dużo róż, to ma się bardzo dużo pracy, bo trzeba je w kółko ogławiać. I to jest bardzo ważny element, dzięki któremu róże będą kwitły nam dużo bardziej obficie. Ale też bardzo często, jak te kwiaty usychają, nie daj Boże, pada deszcz, tak jak w tym roku, no niestety mamy taki problem, że te płatki są mokre, leżą na liściach, choroby grzybowe w to wszystko włażą. Nie służy to ani wizualnie, ani zdrowotnie naszym różom. Także ja ogławiam w miarę regularnie, jak się zmotywuję, bo przy 200 różach, jak domyślacie się, to jest po prostu praca w kółko. Tylko można chodzić z wiadrem, ogławiać i ogławiać. Ale zmotywuję się i zrobię to w tym tygodniu i Wam też polecam robić to regularnie. Za sekundkę róże skończą swoje pierwsze kwitnienie. Ono z reguły zaczyna się w czerwcu i trwa przez część lipca. Wtedy jest po prostu taki show, że nie chce się wychodzić z ogrodu, chce się to w kółko oglądać. Zaraz po tym, gdy róże przekwitną, a my wszystkie już ogłowimy i przygotujemy je na kolejne kwitnięcie, kolejna sprawa, nawożenie. Róże nawożę 2 razy w roku, właśnie wczesną wiosną i teraz po kwitnieniu, aby dać im taki boost do tego, żeby zakwitły rewelacyjnie po raz drugi. To drugie kwitnienie oczywiście nie będzie aż tak obfite jak to pierwsze, bo to jest ten moment teraz, kiedy kwitną najbardziej, ale część róż będzie powtarzała przez cały sezon, a część zakwitnie nam koniec sierpnia, wrzesień, w zależności od tego, jaki jest rok. Przez cały sezon opryskuję też moje róże ekstraktem z grapefruta, który ponoć ma pomóc z chorobami grzybowymi. Ja w tym roku mamy fatalną pogodę, mam różne doświadczenia. Część róż wygląda rewelacyjnie, jakby zaraz miała iść na pokaz i prezentować się najlepiej, jak do tej pory wyglądały. Inne bardzo chorują na plamistość i wszystkie dostawały to samo. Jesteśmy przy róży Heavenly Pink, a ja opowiem Wam dalej o pielęgnacji w trakcie sezonu. Cały czas w trakcie sezonu oglądam liście róż. One mają tendencję do chorowania i są oczywiście odmiany, które mniej chorują, ale na każdej niemalże, nawet tych, które mają certyfikaty ADR, zdarza się, że dostają plamistości. Cały czas w trakcie sezonu staram się przeglądać liście, obrywać te, na których są jakieś pierwsze objawy chorób grzybowych. Ja stosuję ten ekstrakt z grapefruta i nie używam środków chemicznych nadmiernie. Uważam, że czasami plamistość jest naprawdę niewielka, nie powoduje zmiany w kwitnieniu. Parę liści będzie zainfekowanych, ja je po prostu obrywam. Jeżeli natomiast widzę, że róża bardzo choruje, to dopiero wtedy wchodzę z opryskami przeciwgrzybowymi. Najczęściej w ogrodzie stosuję oprysk stopsiną, on z reguły pomaga, ale naprawdę staram się to robić nie nadmiernie. Polecam Wam także w temacie pielęgnacji antygrzybowej zapisać się do newsletterów szkółek, które prowadzą sprzedaż róż. Ja bardzo często dostaję właśnie taki newsletter raz w miesiącu, co należy robić. Oni tam bardzo często polecają środki, to co warto robić. Także gorąco polecam. Zaraz powiem, gdzie kupować róże i powiem, gdzie ja kupuję i skąd także te newslettery dostaję. To dalej z pielęgnacją. Jak już nawieziemy te nasze rośliny, będziemy adresować problemy grzybowe. One zakwitną nam drugi raz gdzieś w okolicy sierpnia, września. Część z nich będzie sobie kwitła regularnie przez cały sezon. Ja oczywiście cały czas przeglądam, patrzę, co tam się z nimi dzieje. No i później przyjdzie jesień. Przestajemy ogławiać rośliny gdzieś w październiku, bo długie ogławianie będzie sugerowało im, że mają kwitnąć mocniej, mocniej i mocniej, a my wcale tego nie chcemy. Chcemy, żeby one przygotowały się na zimę. Także zaprzestajemy ogławiania w okolicach października i rozpoczynamy sprzątanie. Liście róż będą opadać dopiero po przymrozkach i w
poprzednich latach, ostatnio jest coraz cieplej, nie mieliśmy bardzo długo przymrozków. Nawet zdarzało nam się, że do stycznia się nie zdarzały i liście cały czas były na różach. Ja wtedy je po prostu obrywam i wyrzucam, bo jeżeli róża jest, ma porażone liście chorobami i te liście opadną, to te wszystkie zarodniki grzybów tam sobie siedzą i będą atakować je w latach kolejnych. Sprzątanie opadłych liści jesienią jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możecie zrobić, aby wasze róże nie chorowały w następnym sezonie. Także gorąco polecam być bardzo, bardzo dokładnym w sprzątaniu tego wszystkiego, co spada pod nasze krzaczki. Jedno z najczęściej padających pytań na Instagramie to, gdzie kupować róże, kiedy kupować róże. Ja najchętniej róże kupuję przez internet, mam dwie sprawdzone szkółki i myślę, że 98% moich róż jest z tych dwóch miejsc. Jest to Floribunda i Rozaćwik. Jestem bardzo z nich zadowolona, mają te róże piękne systemy korzeniowe, kupuję je najczęściej z gołym korzeniem, zdarza mi się też czasami kupić w sezonie w doniczkach, ale wybór róż największy jest wtedy, kiedy są sprzedawane właśnie z gołym korzeniem. Róże możemy kupować jesienią lub wiosną. Te sezony jesienią bardzo dobrze nam się ukorzenią, ale jest ryzyko, że mogą nam trochę przemarznąć w trakcie zimy. Wiosną natomiast, kiedy je posadzimy, dłużej będziemy czekać na kwiaty. Także decyzja należy do Was. Ja jednak preferuję sadzenie jesienią i to ryzyko, że mogą nam troszeczkę przemarznąć. Dobrze je wtedy kopczykuję. Dość dużo na ten temat powiedziałam w filmie o sadzeniu róż z gołym korzeniem, który możecie obejrzeć tutaj. Kolejne pytanie, które bardzo często się pojawia, to chcę posadzić u siebie różę, która nie będzie zbyt duża, będzie kompaktowa i będzie bardzo obficie kwitła. I dlatego chciałam nakręcić ten fragment tutaj, bo tutaj mam różę, która nazywa się Garden of Roses. Jest niziutką różą, bardzo obficie kwitnącą na jednym poziomie. Niestety zupełnie, może troszeczkę pachnie, bardzo, bardzo delikatnie, ale bardzo często te właśnie niskie, kompaktowe róże, które kwitną bardzo obficie, nie będą zbyt silnie pachniały. To jest róża Ballerina. Kiedy pytacie, jakie róże najbardziej polecasz, ja zawsze mam ogromny problem, żeby powiedzieć, które są moimi ulubionymi, ale wydaje mi się, że jeżeli jakaś róża już rosła u mnie w jednym miejscu i potem wsadzam ją w kolejnym, to warto o niej powiedzieć, bo najwyraźniej się dobrze sprawdziła. I Ballerina jest właśnie taką różą, taką floribundą. Floribunda to jest taka róża, która właśnie w takich kwitnie klastrach. Ma niewielkie, otwarte kwiaty, ale kwitnie bardzo obficie na jednym poziomie i później wyrzuca kolejny poziom tych kwiatów. Bardzo ładnie powtarza, nie pachnie, ale wizualnie uważam, że jest niesamowita. Wiele osób jest zdziwionych, że to w ogóle jest róża. Kolejna róża, którą powtórzyłam w paru miejscach w ogrodzie, to Gertrude Jekyll. Ona aktualnie właśnie jest na takim etapie, gdy prawie wszystkie kwiaty przekwitły, ale pokażemy Wam wcześniejsze nagranie. Fantastycznie pachnie, ogromna ilość kwiatów. Ja posadziłam je symetrycznie po obu stronach rabaty, po 3 sztuki. Jest to jedna z róż, z których jestem najbardziej zadowolona. Kolejna niska róża, kompaktowa, o bardzo interesujących płatkach. Środek jest różowy, a zewnętrzne płatki są zielonkawe. Ta róża nazywa się Paszmina i też mam jej chyba z 6 czy 7 sztuk w ogrodzie. Sporo osób, wiem, że pod wpływem moich zdjęć także zakupiło sobie ją do swoich ogrodów. Ja paszminę posadziłam przed hortensjami Annabel, a tutaj obok nich mam jednoroczne floksy Dramonda, odmianę Blushing Bright, a zaraz obok Cherry Caramel. Kolejna bardzo, bardzo niziutka róża. Super zdrowa, nie pachnąca, ale bardzo obficie kwitnąca, to Fejry. To jest róża okrywowa. Ja ją mam tutaj na żwirze i powtórzoną także na innej rabacie w połączeniu z kocimiętkami. Uważam, że wygląda przecudnie. Na tej ażurowej ściance po jednej stronie mam różę Bobby James, która już przekwitła, ale pokażę Wam, jak fantastycznie wyglądała. W tym roku zakwitła po raz pierwszy i kwitła ogromnymi po prostu wiechciami kwiatów. Przyciągała ogromne ilości pszczół i pachniała tak, że było czuć ją naprawdę na 5 metrów od miejsca, w którym jest. Tutaj mam starszą Ballerinę, ta, która była pierwsza w ogrodzie i ona jest w połączeniu z paszminą, którą przycinam nieco wyżej. One tak razem się splotły już z 2 lata temu i stwierdziłam, że fajnie wygląda to połączenie. Od 2 dni zastanawiam się, co to jest za róża.
nie kwitła mi w poprzednim roku, znacznik gdzieś mi się zakopał, no ale mam nadzieję, że go znajdę. Jak nie znajdę, to będzie mi przykro, bo chciałam Wam pokazać, jak ona fantastycznie wygląda. Pod spodem jest niemiecka róża Madame Anisette, która ma ADR, ale widzę, że zaczęła mieć delikatną plamistość, natomiast ma bardzo, bardzo zdrowe pozostałe liście. No i kwitnie niesamowicie. Kolejne niskie, kompaktowe róże, które bardzo obficie kwitną, to First Lady, Maria Teresa i Morden Blush. Moje dwa największe zaskoczenia w tym roku to róża ta, która nazywa się Kurfürstin Sophie. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Czasami te nazwy są po prostu kosmicznie trudne. Ona jest właśnie niziutka, bardzo kompaktowa, kwitnie bardzo obficie i pachnie. Także super, to jest róża francuska, Mejlanda. Także ta w tym roku, jak miałabym powiedzieć, które są w moim top 10, to ona na pewno by zajęła bardzo dobre miejsce. Obok Kurfürstin Sophie niesamowicie zaskoczyła mnie róża o nazwie Angela. Posadzona tak sobie, po prostu gdzieś tam ją kupiłam, wydawało mi się, że gdzieś widziałam ją ładną na zdjęciu, a obfitość jej kwitnienia i to, jak wszystkie kwiaty zakwitły naraz, bo czasami jest tak, że róża zakwita w jednym punkcie, potem nagle wyrzuca jakiś taki pęd do góry i nie wygląda właśnie tak fajnie, że wszystkie kwiaty kwitną, jest taka jedna wielka kula kwiatów, a Angela w tym roku zrobiła to najlepiej z wszystkich. Róże pnące. Najczęstsze pytanie, jaka róża pnąca nie choruje i kwitnie obficie i kwitnie dwa razy? I wydaje mi się, że taką różą jest jasmina, którą możecie zobaczyć tutaj nade mną. To jest delikatnie różowa róża. Ona ma bardzo specyficzny zapach. Ja bardzo często mówię, że to jest zapach płynu do prania, a nie róży, bo nie jest to typowy różany zapach, ale jest bardzo przyjemny dla nosa, także nie ma w tym nic złego. To jest dobry płyn do płukania, aczkolwiek nietypowy zapach starych róż. Razem z jasminą na tej ściance puściłam różę New Dawn, którą możecie zobaczyć obok. To jest ta taka bardziej kremowo-różowo-biała róża. Mam ją także w innym miejscu, w dużo większym zacienieniu i zdecydowanie to nie jest róża do cienia. Wcale nie chce mi tam kwitnąć tak obficie jak tutaj. I ona zakwita też dość późno, więc pod koniec kwitnienia wszystkich róż. Także najpierw mamy te wszystkie róże, które są niższe, a później najpierw wybucha jasmina, a później New Dawn. Na pewno zwróciliście uwagę, że bardzo lubię połączenie klematisów z różami. Tutaj razem z New Dawn i z jasminą poprzeplatane są klematisy Vitticella. Takie właśnie fioletowe, niebieskawe, drobne klematisy. Natomiast na różach, które kwitną tylko raz w sezonie, bardzo lubię puszczać klematisy, które kwitną nieco później. Bo kiedy róża przekwitnie, to już nie mamy tej ciekawej kompozycji, nie ma tych kwiatów, a tam zakwita nam klematis i tworzy zupełnie nową aranżację i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj kolejna róża pnąca, niska pnąca, Spirit of Freedom. Bardzo jestem z niej zadowolona, kwitnie, są w dużym zagęszczeniu te kwiaty, bardzo ładnie to wygląda. Ja rano jak wstaję, to jest moje okno sypialni, zawsze zaglądają mi przez okno. Obok mam posadzoną różę Shropshire Lad. Nie do końca jestem zadowolona z tego, jak ona kwitnie. Jest tutaj już chyba drugi, trzeci rok, ale ma trochę kwiatów, natomiast są bardzo rozstrzelone. Szybko opadają. Nie wiem, czy chciałabym Wam ją tak bardzo, bardzo polecać. Zdecydowanie Spirit of Freedom tutaj rządzi. A przy okazji możemy zobaczyć, tutaj mamy Pomponelle i Hercogin Christianie. A jak już patrzymy na Pomponelle, to pokażę Wam mój patent na to, co robić, aby róże nam się nie rozkładały. Na samym początku, kiedy sadzicie róże i one zaczynają rosnąć, ich pędy są wiotkie i rzadko kiedy róża będzie bardzo sztywno trzymała swoje kwiaty w pierwszych latach po posadzeniu. Wtedy można wykorzystać ten patent, który ja stosuję tutaj, w przypadku Pomponelli, która nawet jak jest starsza, ma tendencję do tego, że te pędy klapią nam w dół. Ja po prostu obwiązuję różę wokół zielonym sznurkiem, którego naprawdę nie widać, bo on ładnie wchodzi pod liście i róża trzyma się dużo sztywniej i te kwiaty nie ciągną jej do ziemi.
Zielony sznurek to jeden z gadżetów, które wykorzystuję najczęściej w ogrodzie. Podwiązuję nim wszystko, co się da, ale oprócz tego, że bardzo często obwiązuję te róże, które częściej się wykładają, to używam też go do tego, aby podwiązywać róże pnące. Róże pnące, nawet jeżeli są przy podporze, one niczym się do niej nie czepiają, także warto przychodzić, kiedy ona rośnie i podwiązywać ją tam, gdzie chcemy, aby rosła. A w przypadku róż pnących dobrze jest to robić i prowadzić te pędy jak najbardziej poziomo. Im bardziej poziomo prowadzimy pędy róż pnących, tym one chętniej kwitną nam na całej długości. Pokażę Wam to w kolejnym filmie wiosną dopiero, kiedy będę przycinać róże pnące, bo niestety tej wiosny, gdy kręciliśmy materiał o przycinaniu róż, byłam nadgorliwa i obcięłam wszystkie róże, zanim wzięliśmy aparat do ręki. Kiedy w 2017 roku zdecydowałam, aby przebudować mój typowy polski ogród na ogród angielski, obawiałam się trochę, jaki będzie efekt. No bo czym innym jest Wasz pomysł w głowie, a czym innym jest to, jak to później wyjdzie. Parę lat później, trzy, wiele ran później, wiele godzin spędzonych na kolanach, przy różach, podrapanych rąk, ale naprawdę było warto. Nie żałuję nawet jednego momentu spędzonego nad pielęgnacją tych cudownych kwiatów, bo zapach i widok, jaki jest w ogrodzie, jest naprawdę niepowtarzalny i nie zmieniłabym nawet tej jednej minuty przepracowanej przy tych cudownych roślinach. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, żebyście też dołączyli je do repertuaru w swoim ogrodzie. I nie bójcie się, ja uważam, że zbyt wiele lat spędziłam lękając się tego, jak one są potworne i straszne. Uważam, że to nie jest zupełna nieprawda. Wiadomo, trzeba nad nimi pracować, ale one odwdzięczą się pięknym zapachem i wyglądem. I wydaje mi się, że będziecie tylko dołączać kolejne i kolejne do swoich ogrodów. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Już niedługo kolejne kwiaty, bo w tym ogrodzie temat kwiatów nigdy się nie kończy.